Pierwsze plany budowy zbiornika wodnego w Dolinie Skawy pochodzą jeszcze z okresu zaborów. Natomiast dokładnie w Świnnej Porębie pierwsze plany budowy zbiornika pochodzą z 1919, czyli rok po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Natomiast wybuch II wojny światowej niestety wstrzymał te plany. Decyzję na budowę zbiornika w Świnnej Porębie wydano w roku 1984, a w 1986 rozpoczęto budowę. Zmiany ustrojowe w Polsce, kryzys lat 90. wstrzymały po części budowę i to tempo nie było aż tak szybkie, natomiast cały czas budowa była prowadzona. W 2010 roku zbiornik oficjalnie nie był jeszcze ukończony, aczkolwiek pełnił już swoją funkcję i zatrzymał około 60 milionów metrów sześciennych wody, co uchroniło Kraków przed zalaniem. Fala powodziowa na Wiśle została obniżona około 400 cm. W 2016 roku miało miejsce oficjalne otwarcie, w listopadzie zbiornik zaczął być napełniany i napełnienie zbiornika trwało stosunkowo krótko, bo rok, i od listopada 2017 roku zbiornik funkcjonuje w pełnej już okazałości do dnia dzisiejszego. Postanowiono także zaprojektować, wybudować elektrownię wodną, która również pracuje właśnie na zbiorniku wodnym Świnna Poręba. W związku z tym, iż zbiornik nie posiada przepławki, w ramach rekompensaty środowiskowej wybudowano ośrodek zarybieniowy, w którym produkowany jest na rybek do zarybiania tak zbiornika wodnego Świnna Poręba, jak i innych rzek położonych w zlewni górnej i Skawy, i generalnie Wisły tak naprawdę.